Witam Państwa z tej strony Mikołaj Dowejko, redakcja Goniec.pl, a to jest program Analiza dzisiaj kolejnym tematem, który przeanalizujemy, są to kłopoty Putina, nie tylko gospodarcze, ale również w jego najbliższym otoczeniu, ale zanim przejdziemy do części merytorycznej, zachęcam państwa do zasubskrybowania naszego kanału. No i myślę, że nie ma już co zwlekać i czas przedstawić najpierw garść statystyk oficjalnych statystyk, czyli takich, że inflacja w Rosji wynosi już 17,5%, szanowni państwo. No y... To już samo powoduje, że rzeczywiście to są ogromne kłopoty Putina. Inflacja konsumencka jest ogromna, szybko wzrastają ceny nawet najbardziej podstawowych produktów, żeby z tym walczyć. Przypomnę, Władimir Putin zwołał zebranie szefów banków, szefowej banku centralnego i najważniejszych osób w państwie. Zdecydowano o zawieszeniu pracy giełdy, podniesieniu stóp procentowych do 20% i sztucznym pompowaniu wartości rubla. Mimo to gospodarka Rosji się Chwieje i znajduje się w ogromnych opałach, a to nie jest koniec problemów Władimira Putina bowiem jak donosi były oligarcha związany blisko ze środowiskiem Putina Leonid Nevzlin Putin przeprowadza pewnego rodzaju czystkę wokół swoich własnych współpracowników no, najgłośniejszym nazwiskiem o którym mówi Nevzlin jest na pewno Siergiej Szojgu czyli rosyjski minister obrony narodowej ponoć miał on stać na czele spisku generałów który miał obalić Władimira Putina no tych doniesień prasowych nie potwierdzono oczywiście, ale z drugiej strony Siergiej Szogu dziwnie zniknął w ostatnich tygodniach. Wszyscy o tym mówią. Mówią o tym przede wszystkim też przedstawiciele ukraińskiego państwa, że Siergiej Szogu nigdzie nie widać ani na konferencjach, ani na wystąpieniach. Natomiast pojawił się on na pogrzebie Władimira Żyrinowskiego, a także 29 marca występował przed rosyjskimi mediami. Tylko że zauważono, że ma jakąś dziwną mimikę, Widz. Sposób się zachowuje. No i Newzin mówi, że ponoć Szojgu znajduje się w złym stanie zdrowia, bowiem miał intensywny zawał serca. Ale. Mówi się, że to nie musi być zawał serca z przyczyn naturalnych i jest to bardzo prawdopodobna teza, oczywiście również niepotwierdzona, natomiast tak się mówi w środowisku najbardziej wpływowych osób w rosyjskim państwie. Ale Szojgu to nie jest jedyna osoba, która jest ofiarą represji ze strony Władimira Putina. Również aresztowanych zostało około 20 generałów Ministerstwa Obrony. Z jakiego powodu? No, powód jest banalnie prosty, czyli korupcja. Do 2014 roku ci generałowie mieli zdefraudować około 10 miliardów dolarów z funduszy, które miały być przeznaczone na tzw. Blitzkrieg Putina, czyli na tą inwazję która teraz się realizuje, ale nie tylko w ogóle na działania militarne. Również Nevzin potwierdza, że aresztowano byłego doradcę Władimira Putina, Władysława Surkowa i w tym przypadku również najprawdopodobniej chodzi o wyprowadzanie z budżetu państwa pieniędzy przeznaczonych na rosyjską wojnę, czyli podwójne problemy Władimira Putina, problemy gospodarcze, makroekonomiczne, które odbijają się na zwykłym rosyjskim obywatelu, no a także teraz... Problemy związane z jego własnym środowiskiem, tak? 20 generałów aresztowanych, Siergiej Szojgu nagle z intensywnym zawałem serca na intensywnej terapii, Surkow również aresztowany. No, a za tym wszystkim stoi domniemany. Zamach, próba obalenia Władimira Putina, zamach na jego władzę. Oczywiście nie zamach na jego życie, choć może również tak, że nie wiem jakie były założenia tego planu, też nie wiadomo do końca, czy on był realny. No ale teraz człowiek, który miał stać na jego czele w, dziwnym, w dziwnych okolicznościach, znika, znajduje się w fatalnym stanie zdrowia, a wszyscy ludzie wokół niego i wokół Władimira Putina aresztowani z powodu defraudacji publicznych środków. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o sytuację wewnętrzną w Rosji. Dajcie znać, Szanowni Państwo, co o tym sądzicie. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję. To był program Analiza Mikołajdowejko. Do usłyszenia już niedługo.